opuściliśmy Sokółkę, miasteczko przemiłych ludzi, bardzo pomocnych. Wjechaliśmy do Bochonik, czyli zaczynamy tak zwany szlak tatarski. Tu jest dom pielgrzyma, a tutaj meczet. Już tu nas pani zaprasza do środka, także idziemy zobaczyć wszystko, jak wygląda. Meczet w Bochonikach. I zaczynamy zwiedzanie, tak? Dobrze. Tak? Dobrze. A skąd jesteś, z Warszawy? Z Warszawy. Dobrze. Wszystkich mile i serdecznie witamy. Spotykamy skąd kto by nie przyjechał, bo kluczyk naprzeciwko trzeba, jakby mnie tu nie było. Mhm. Ponocować też można na telefon najlepiej, ale teraz właśnie nie bywa. Bo tu, a tu zawsze czynne, zawsze otwarcie udostępnione całą tą drogę. Tu są jeszcze dwa cmentarze zabytkowe. Pod koniec wsi, tamtą stronę tak trzeba. To jest środek wsi. Podjedziecie na nic za przystankiem, będzie pisało zabytkowy. To nie. Jedziecie na koniec i w lewo. Biały mur, zielona brama, z daleka wypatrzycie. A teraz macie słuchać bardzo pilnie, a pan będzie no. Tak. I tak, bo nie mogę mówić. No, już jeszcze. I jest to świątynia. Macie słuchać dobrze, bo będzie sprawdzen. Jest to świątynia muzułmańska, nazywa się meczet. Jest to zabytek klasy zerowej z XVIII wieku. Pieczę nad tym utrzymuje wojewódzki konserwator zabytków. Tu jesteśmy w części męskiej, tu modlą się panowie, tu i ta galeryjka, panowie w tamtym panie. Muzułmanie są tu za przyczyną Jana Króla III Sobieskiego. Za ich bitewność, za ich waleczność tych naszych przodków, a byli oni uchodźcami ze Złotej Ordy. Nie szczędzili oni sił, zdrowia, ani też życia, komu służyli. Więc za te zasługi Rzeczpospolita nie miała im czym zapłacić żołdu. To nadzielono ich tu majątkami. Zezwolono żenić się z miejscowymi panieneczkami i musieli przyjąć po nich nazwiska. Ale islamu swojej wiary za nic by nie oddali, ale nazwiska stracili. I dlatego do dziś mamy ładne polskie nazwiska kończące się na czki i ski. Takie jak Jesiński, Mucharski czy Jabłoński, Szabanowicz, Bogdanowicz, Szczęsnowicz. Potem właśnie wznosili swoje świątynie. Takich świątyń podobnych do tej wznieśli aż 19. Ale jednak to był XVIII wiek. Z biegiem tylu lat, jak ustalono ostatnie granice z Białorusią, to tylko dwa meczety zostały w Polsce. Tu Bochoniki i Kruszyniany. Reszta wszystkie są za granicą, między Mińskiem a Wilnem położone. Wszystkie są dość podobne budowlą i co najważniejsze, że prawie wszystkie też tam są czynne i funkcjonują. I jesteśmy muzułmanami litewskimi, tak zwani Litkowie. I miałabym tyle co do historii. Teraz jeszcze parę słów o religii. Szariat, czyli katechizm wyznawców religii muzułmańskiej. Religia muzułmańska nazywa się islam, co oznacza pokój lub podporządkowanie się woli Boga. Islam głosi, że nie ma Boga prócz jednego Boga, a Mohamed jest jego wysłannikiem. Islam uczy służyć Bogu, słuchać jego przykazań, czynić dobro, unikać zła. Zwróćcie teraz uwagę na te obrazy, co wiszą dookoła ścian. One się nazywają muhirami. Nie ma na nich żadnych wizerunków ludzkich, co by przedstawiali Boga. Są na nich tylko wersety świętego Koranu, ładnie zdobione roślinnością. Święty Koran był objawiony prorokowi Mahometowi przez archanioła Gabriela. Było to ciemną nocą na pustyni, a jedynym światłem i świadkiem tego zajścia był księżyc z gwiazdą. I dlatego to jest symbol wiary. Te kotureczki nazywają się
ptasz śpi, tak jak różaniec. A panie modlą się osobno, to tylko dlatego, aby nie rozpraszał jeden drugiego w czasie nabożeństwa. Tą podstawkę sprezentował kardynał Henry, modlinowi z Wrocławia, z różanego drzewa XVII wieku. W tej wsi nas jest 6 rodzin, a wszystkich wiernych w całej Polsce jest około 2000. Największe skupiska materialistów to miasto koło Białego Stoku, jak Suchowola, Sokółka czy Dąbrowa, jeszcze by było parafia Magdańska. Oni tam inaczej wybudowali, tam lat może z 30, jak zaczęli dawno skończyli. A nasz Biały Stok razem zaczął, coś tam się stało i tak stoi. I pada pytanie do was. Przez kogo był objawiony Koran dla Muhammeda proroka? Przez Archanioła Gabriela. Tak jest. To dlaczego księżyc i gwiazda jest symbolem islamu? Pan tutaj padł za szansę. Ja nie mam pamięci. Także pani za dużo nam opowiadała. Dlatego, ja że stało się to nocą. Tak, jedynym światłem i światłem. Tak, był księżyc. No słuchajcie, gwiazdy. Co się same występuje. To objawienie to nie było gotowe księżyc. Przecież Pan Bóg jest Duch Święty, Archanioł Gabriel też. To objawienie było na przyrodzie, na gałązkach, na poduszkach, na kamieniach. I dlatego kolor zielony jest kolorem islamu. No, może ja gdzieś w głębi jestem właśnie muzułmaninem, nie wiadomo, bo mnie ciągnie. Składali aż złożyli Koran i dlatego ziemię. Kolor zielony. I w ogóle zwróćcie uwagę, wszystkie te myśli zawsze mają kolor zielony. Zdobione roślinności. Cała nasz podróż jest kierowana w Mojsku, że z tej laki ja uważam, Muhammed rodził uwagę, że nie ma Boga prócz jednego, a Muhammed jest jego wysłannikiem. Tu stoi imam, uważam do Mejki, tyłem do wiernych, około 1,5 godziny, a potem sobie stają i mówią, że ktoś musi powiedzieć, czy komu się podoba, czy nie bardzo. Kazanie. Pytajcie, najlepiej pochytajcie. My się tu często nie modlimy, się za 20 parę razy w ciągu roku, a pomodlić się można zawsze i wszędzie. Ja mam ślipą z duchą w domu, wszędzie jest Pan Bóg, wszędzie to na wodę było. No. Te maski. To? Gdzieś nie, ale nie. Tylko kilka rodzin, to 6 rodzin. Może tam kiedyś było więcej, ale wiecie, był czas kiedyś tam, nie wiem, po początku nie jestem, ale wiem, że było więcej, bo do szkoły chodzili tam dzieci, to dużo było na takim 14 czy 15 domów. Ale były lata, że każdy uciekał to na Śląsk, do miasta każdemu kiedyś. Za pracą pewnie. No bo za pracą, ze wszystkim. A teraz wracają, teraz na Zjawski wracają, a gdzie drą posesję. No właśnie. Zmienia się zawsze coś tam. Fajnie, bardzo fajnie. Idziemy na Koszyniany, polecicie tutaj. Tak. Dziękujemy serdecznie za opowieść. Dziękujemy bardzo. Aha. Będziemy. Dobrze. Tu w domu pielgrzyma, tak? Noclegi są? W domu pielgrzyma, czy tu agroturystyka? Dobrze, będziemy polecać. No i usłyszeliście właśnie piękną opowieść historyczną, etnograficzną od pani, która tutaj zajmuje się meczetem. Tak to tu wygląda, wszystko ładnie. Także wyjeżdżamy z Bochonik na Kruszyniany bocznymi drogami. Poznać tutaj te wszystkie wsie, zobaczyć jak to wygląda, jak ludzie żyją. No i do zobaczenia w Kruszynach.